Dzień dobry, Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Co dalej z cenami nieruchomości, z cenami mieszkań konkretnie w Polsce? Jeżeli sięgniecie wstecz do moich reelsów, odcinków na YouTube, których nie kasuję, to zobaczycie, że od lat powtarzam to samo. Ceny nieruchomości będą w Polsce rosły. To samo mówiłem na początku tego roku. Dlatego bawią mnie ci nieruchomościowi prepersi, czyli wiecie, prepersi, te bunkry, jedzenie i tak dalej, a potem dopada ich. Jeżeli już w ogóle coś się wydarza, wtedy kiedy są na wakacjach w rowach, więc bawią mnie ci prypersi nieruchomościowi, którzy ogłaszają, spadną te ceny i tak dalej. To co widzimy obecnie na rynku, to jest brak mieszkań. Ludzi, którzy chcą kupować, nie ma mieszkań. Ceny u dewelopera rosną po kilka procent, czasami z miesiąca na miesiąc, ze względu na brak dostępności. I najlepszy czas na zakup mieszkania był wczoraj, był rok temu, dwa lata. Cieszę się z tych wszystkich nieruchomości, które kupowałem moi drodzy 5, 6, 7 lat temu. Dzisiaj duża część z nich zyskała na wartości trzykrotnie. Wtedy było najlepiej. Drugi najlepszy czas to jest zakup tu i teraz. A jak chcesz czekać, to będziesz kupował drożej. A trzymanie pieniędzy na koncie, to inflacja spada. To nie znaczy, że ona jest ujemna. To znaczy, że ciągle Twoje pieniądze tracą 10% w skali roku. Dlatego najlepszy czas na zakup nieruchomości jest. Tu i teraz. Nie ma na co czekać. W Polsce warto jest kupić, czyli potrzebujesz nieruchomość, kupuj tutaj. Zastanowiłbym się nad tym, czy nie zdywersyfikować swojego portfolio inwestycyjnego i na przykład nie kupić czegoś w słonecznej Hiszpanii. To jest to, co ja zaczynam teraz robić. Doszedłem do wniosku, że to moje portfolio tutaj warszawskie jest wystarczająco duże. Potrzebuję dywersyfikacji polityczno-geograficznej, żeby pewne ryzyka sobie zniwelować. Ta sytuacja ostatniego roku pokazała mi, że każde, każdy scenariusz jest możliwy, więc warto o tym pomyśleć, zwłaszcza, że potencjał inwestycyjny, stopy zwrotu bywają w bezpieczniejszych miejscach, bardziej stabilnych i ekonomicznie, i prawnie, wyższe niż obecnie są w Polsce. Więc naprawdę najlepiej było zainwestować 5-6-7 lat temu. Natomiast teraz jest drugi najlepszy czas. Jutro pojutrze będzie drożej. Nie ma na co czekać. Kupujcie mieszkania. I nie mówię tego dlatego, że jestem deweloperem. Tak, jesteśmy na jednej z moich deweloperek. Tylko ja tego nie sprzedam. Handy Design wykończy mi zrobi piękne wnętrza. I ten projekt tutaj, te 8 mieszkań, luksusowych mieszkań, będzie przynosił mi bardzo dobry dochód pasywny. Mówię to, żeby podzielić się z Wami, moimi radami. Teraz kupujcie nieruchomości. Wszystkiego najlepszego.